Drugi rok z rzędu Krakowski Festiwal Filmowy otwierał dokument w reżyserii Kevina McDonalda. Po Dniu z życia, który współreżyserował z Ridleyem Scottem, reżyser przyjechał osobiście do Krakowa ze swoją najnowszą produkcją o ikonie muzyki reggae. Polska premiera Marleya odbyła się w krakowskim kinie Kijów Centrum. To był tylko początek nowości. W ramach cyklu Krakowskie premiery dokumentalne można było zobaczyć m.in. Wierę Gran w reżyserii Marii Zmarc-Koczanowicz, Wirtualną wojnę Jacka Bławuta czy Pięknej bestie Liliany Komorowskiej. Tegoroczna edycja festiwalu to około 250 filmów, w tym ponad 100 zakwalifikowanych do 3 konkursów. Międzynarodowego konkursu dokumentalnego pod przewodnictwem Jacka Bławuta. Międzynarodowego konkursu filmów krótkometrażowych, któremu szefował Marcel Łoziński. I konkursu polskiego, któremu przewodniczył Michał Kwieciński. Statuetką przyznawaną w trakcie festiwalu jest Nagroda Smoka Smoków. W tym roku odebrała ją Helena Trzeszczikowa, autorka ponad 60 dokumentów, praktykująca metodę obserwacji długoterminowej. Warsztat pracy laureatki można było poznać podczas prowadzonych przez nią zajęć masterclass. Natomiast podczas retrospektywy można było zobaczyć jej najważniejsze produkcje, m.in. słynnego René, zwycięzcę Europejskiej Nagrody Filmowej i rezultat 20-letniej pracy. W sekcji pozakonkursowej zaprezentowano 11 cykli tematycznych. Wśród nich znalazł się m.in. cykl Spojrzenie na Włochy i Dźwięki muzyki, które od 2 lat prezentowane są w plenerze w ramach Kina pod Wawelem, czy jubileuszowa sobotnia noc wideoklipów. Do Krakowa przyjechała w tym roku niebywała liczba gości – młodych twórców, reżyserów, producentów. Wielu z nich gościliśmy w studiu festiwalowym w Filmowej Café. Z myślą o profesjonalistach KFF po raz kolejny w sekcji Industry Zone przygotował sporo wydarzeń. Krakowskie Targi Filmowe to miejsce, gdzie do obejrzenia w cyfrowej wideotece czekało około 300 wyselekcjonowanych filmów dokumentalnych, krótkich metraży i animacji. Industry Drinks i Industry Meetings były okazją do spotkań twórców z dystrybutorami, agentami sprzedaży, kupującymi, programerami festiwalowymi, ekspertami i konsultantami. Warsztaty filmu dokumentalnego w ramach Dragon Forum kończące się pitchingiem mają pomóc twórcom uprawiającym autorskie, a przy tym zaangażowane i uczciwe kino dokumentalne w rozwoju oraz produkcji filmu przeznaczonego dla międzynarodowej widowni. W tym roku po raz pierwszy Krakowska Fundacja Filmowa wraz z Instytutem Sztuki Filmowej zorganizowała Dogs to Go. Celem jest promocja i prezentacja najciekawszych polskich filmów dokumentalnych w fazie postprodukcji, których premiera przewidywana jest w ciągu najbliższych miesięcy. Czego można by było życzyć jeszcze organizatorom tego festiwalu? Przede wszystkim większego zrozumienia ze strony wszystkich tych podmiotów, które wykładają środki finansowe na realizację tego festiwalu. Dlatego, że wydaje mi się, że ranga tego festiwalu jest dużo wyższa niż mniemanie o tym środowisk politycznych i środowisk gospodarczych. Jednak najprzyjemniejsze na festiwalu są wieczory, noce, a nawet poranki. Jedną z imprez zorganizowanych dla festiwalowych gości była Noc na Kazimierzu. Wieczór uświetnił koncert zespołu La Minor w krakowskiej Alchemii, gdzie oprócz rosyjskiego folku, jazzu i muzyki klezmerskiej w iście odeskim stylu można było kosztować polskie specjały. What's the best thing about Krakow Film Festival? The people, the audience, the people coming to see the films. I think that's the most important thing, and it's great to see so many people here to see the films. It's difficult to say because everything is great. Program, hospitality, and meeting with people. So it's a great festival. Well, it's my first time here as well, but what I really like is the atmosphere and the hospitality. I think it's really well organized and I'm having a really good time here. For me, the best is the organization. I found it's not just the festival itself, but all through the year, this film institutes and this support, this bodies, this institution supporting Polish film. It seems to me they do a great job. This is, I think, my 9th year here at Krakow, and the best thing about Krakow Film Festival is the Krakow Film Festival. Everybody's brilliant. They work really hard and the film's fantastic and the audiences are great. What more do you need? W trakcie jednej z imprez branżowych producent wykonawczy ze studia Wajdy wraz z jurorem konkursu polskiego udowodnili, że filmowcy potrafią porządnie rozkręcić imprezę. Scenariusz powstawał około 2 miesięcy. Straszna kupa pieniędzy na to poszła, tak naprawdę na preprodukcję. Miałeś tego nie zdradzić. ale niestety zdradziłem. I z PiS-u dostaliśmy dofinansowanie. Z PiS-u, z mediów. Dla fanów kina zagrała także Julia Marcel, laureatka Paszportu Polityki w 2011 roku w kategorii Muzyka Popularna oraz Nagrody imienia Grzegorza Ciechowskiego. Koncert Julii odbył się w klubie Pauza w ramach wieczoru z HBO.